Cześć, siemanko, strzałeczka, witajcie, z tej strony Mafiosolec i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcineczku z Farming Simulator 2019, jak już sami zresztą widzicie, Brączkowski ze mną. Cześć. I mnie z Radą 15. Siema. Oczywiście najpiękniejsze, co może w tym wszystkim być, to oczywiście seria od zera do farmera, to już trzeci odcinek, więc bardzo serdecznie zapraszam na pierwszy oraz na drugi do Adasia. No i co, lecimy? Na pierwszy do mnie, nie? Tak, no, pokazałem pierwszy do ciebie, drugi do Adasia. No i lecimy, powiem wam, mega szczęśliwy jestem, że akurat tak fajnie szybko zaczynamy tą serię. No i powiem wam szczerze, że po dwóch odcinkach jesteśmy naprawdę mega fajnie zarobieni. Mordo, co robisz? Będziesz coś chciał ukraść, czy co? Sąsiad złodziej, jak nic. Sąsiad złodziej. Jak to wygląda, to jest mocne. No powiem wam, że już maszyny od razu na samym początek, jak widzicie, szybko zmieniamy. Chcemy, w sensie gdzie cofnąć się? Nie, a, bo tutaj, żeby na kamerce, mamy powiem. Kamerkę, jesteśmy we trzech, musimy się jakoś tutaj połączyć. Tak, jesteśmy u Adasia, jesteśmy już przed wyjazdem do Warszawy, zaraz to do Niemiec. Ogólnie wejdziemy sobie do naszego pięknego domku, bo nie byliśmy. O, to tam jest co ukraść. Tu jest nasza kurtka, bo ja nie ubrałem dzisiaj, bo mówię, będziemy gnój wyrzucać, to później będzie czas. No piękna kuchnia, tu i no później Grażyna nagotuje. O, proszę bardzo, farm nawet jest. Jakieś do mycia garnka. Nie mogę z tego. Ty, jak to ale by było wygląda. Fajnie tu ten. Jakieś zdjęcia fajne umieścić. Myślę, żeby to dało podmienić. O, nie wiem, czy zauważyłeś ten. Sosnówka. No, dałoby radę podmienić zdjęcia. Mapy. Myślę, że gdzieś na pewno w grze to jak coś kiedyś ogarnę, to tu podmienię. Będzie gitara, siema. Jakiś, nie wiem, kalendarz na gimmick bawami czy coś. Dobrze, jak widzicie, przyczepki, pokupowałem wszystko ten. Dzisiaj ogólnie cały czas nowe nabytki, 179 tysięcy na koncie. Wchodzimy sobie do sklepu i zakupujemy kolejny ciągnik. I to już ze średnich ciągników, także bardzo szybciutko się rozwijamy. I będzie to New Holland, dlatego że wzięliśmy wcześniej Maseja, tak jak wspominaliśmy. Tutaj chcieliśmy wziąć New Hollanda, patrzyliśmy tutaj na te dwa ciągniki, ale wyjdzie nie dość, że taniej, to i o wiele bardziej nam się spodobał New Holland. Także bierzemy sobie New Hollanda, od razu bierzemy go na 175 koni, ponieważ tyle będzie nam potrzebne do dzisiejszej pracy, którą będziemy zaraz wykonywać. Ustawienie kół, polecimy sobie na szerokie, bez obciążników. Konsola do tura nie, a tu można zmieniać koło, aha, no tylko na dotura, nie, okiany, myślałem, myślałem, że może coś innego się jeszcze da. Nie, tylko te dwa. Tak, ja bym chciał kupić, nie chciałbym wypożyczyć, zakupiono nowe przedmioty i od razu jeszcze zakupujemy sobie puk. Postanowiliśmy, że kupujemy sobie agromasza, bardziej nam się przyda obrotówka na sam początek i tutaj uniwersalne, tak, uniwersalne, kupujemy 14 tysięcy, to jest niedużo, jak na nas, jeszcze mamy 38 tysięcy obciążnik na naszym koncie i dokupimy sobie obciążnik, o, jest i masejek, to ja już od razu ci mordo wychodzę, jak możesz przesiąść się w Maseja, kupuję ci nasiona i będziesz dzisiaj siał już poplon. Jak widzicie, no ten interfejs jest zmieniony, trzeba się przyzwyczaić, ale moim zdaniem jest bardziej przejrzysty i łatwiej będzie teraz wszystko powybierać. W paletach co tu jest? Aha, tu są typowo te wszystkie inne palety, a tutaj są typu worki Big Bag. Jest też z wapnem? Ten, co zauważyłem, także jest też sprawa. Jest dla kur. Dla, mega mnie to zastanawia, bo tu pisze worek z pszenicą dla kur. Gdzie jest dla koni? Nie widziałem. Jest, owiec, a jest, owiec dla koni. Czyli znaczy nie, no, to raczej nie będzie trzeba kupować, tylko... Pod tym względem oni prawdopodobnie nazwali to pszenicę, bo... Można jako... swoimi ziarnkami będzie karmić kury, bo... No, też, ale chyba jako, że pszenica jest najlepsza dla kur też. Dobra, worek z nasionami. Patrzyliśmy, co dla kur ma w ogóle, może można czym karmić kury, to jest pszenica i jęczmień, nie? Tak, bo sprawdzaliśmy tutaj sobie zagrodę. Ogólnie patrzyliśmy już na stan, jak to będzie wyglądało. Nasze stanowisko. Ten Johan to tył wygląda jak Waldra, nie? No ej, wziąłem szerokie opony? Tak. Na pewno? Albo nie. Dziwne. Tak wygląda, jakbym nie wziął. Teraz może podjechać tylko. Zaraz, na ten. Tak, zobaczę. Jeszcze dokupię sobie tylko obciążnik. Ale poczekaj, mamy jeden obciążnik, tylko że no wtedy dobrze by były trzy. Jakiś w sumie, porządniejszy, nie? No taki. No, ale nie bierz takiego wielkiego. No. Sak, ten sekundarz. A weź nie mniejszy. Po co mi kupiłeś tutaj ten? Żebyś zapełnił. A on jest pełny. Aha, nie widzieliśmy go, bo my zjechaliśmy z farmy. No dobra, ale to niech jest. No dobra, nie będzie, bo i tak będzie tego poplonu no dużo. Kurde, ja specjalnie go zapiąłem i tu nim przyjechałem, czy to? Mi... Ja nie wiedziałem, że on był napełniony. Nie, napełniony. Nie, 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 nie mogę. Tysiączkę wiesz, tego tak. Tego bierzemy? Tak, to nowego. Tego. No. Czarny. Suera. Kup. Bo akurat jego... Teraz już poczekam na ciebie, pojedziemy tak to razem. Normalnie będzie jak u Bartka i Kaspra też mają Suera, obciążniki do New Hollandów. Tak? No. Ale pięknie. Nie, New Holland ładny, no mówię, nie wzięliśmy tego małego New Hollanda, tylko wzięliśmy Master Fergusona, więc fajnie, że weźmiemy właśnie tego trochę większego New Hollanda. Czekaj, ja pojadę sobie zobaczyć, czy ja wziąłem te koła. No. Bo i tak to w te same miasta wyjdą. Są szerokie. O, mieliśmy 200 tysięcy, mamy 36 jak coś. No ale zobaczcie, ile wymieniliśmy maszyn, to jest początek gry. Ustaw. Nie, standardowa maszyn. Wow. Szerokie opony, tak, lepiej, dużo lepiej. No 2000 w sumie tylko to więcej. To jest to samo więc... praktycznie.
co byśmy w sklepie wybrali. Ale jednak Bydlak. O, od razu lepiej. Od razu lepiej jednak szeroki. No bo teraz on jest taki szeroki jak są te, jak są błotniki, więc to też dużo lepiej wygląda. No, nie? Powiem wam, całkiem inaczej wszystko to się zaczyna niż już jesteśmy na pewno mądrzejsi z poprzedniej serii, ale też gra, że tak powiem, pod tą naszą serię. Teraz o wiele lepiej wygląda. Nie ma tych sztabek, przynajmniej z tego co na razie nie zauważyliśmy, żeby gdziekolwiek były i raczej obstawiam, nie mamy że, żadnej informacji też o tym, tak, że to nie wtedy będą. To wyskakiwało coś. Dokładnie. A na początek mieliśmy 100 tysięcy, jeśli chodzi o pieniążki i powiem wam, że teraz na tej serii idzie o wiele lepiej te pieniądze zarobić. Światełka, koguty, o kurcze, no i ogień. A można go złożyć? Nie da się. Bo to... Złóż puch. A jest. O, o to mi chodziło właśnie, że kurczę. A, to... Czyli on działa, podobnie jak. Nie na kółku. Nie na kółku, właśnie. Ale podobnie, on działa podobnie jak. Czekaj, nie. Ten Amazon się składał też tak w 17. Tak, ten zielony. I to jest odpowiednik tego zielonego. Nie, on się kładł na koło. Na koło. A tak, na co, jeszcze, na ostatnio, koło. Jeszcze ostatnio żeśmy robili na mapce. Ole, ma odejście 50 coś na godzinę, jedziesz masę w 43. No więc dobrze, bo bałem się, że tym pługiem będziemy zawadzać podczas jazdy, a on tak to teraz nie wystaje. No pług ogólnie jest spory, ale no, jeżeli chodzi o moc, to ciągnik bez problemu powinien sobie dać radę z tym pługiem, więc tutaj naprawdę będzie bezproblemowo orka szła, tak myślę przynajmniej. Szkoda, że nie ma żadnej czwórki, bo na pewno wtedy zamiast tej piątki na początek byśmy kupili sobie pewnie czwórkę. Tak. Ale no, mówię, gra nie dała tej czwórki, więc... No i mówię, park maszynowy od razu nam się powiększa z odcinka na odcinek i jak widzimy, no też to jest nie moc. Jest jakiś mały sprzęt. W poprzednim odcineczku tutaj szło wapno, myślę, że jeszcze później na koniec odcineczka coś uda nam się porobić. Teraz myślę, jak tu sobie porobić z tym polem. W sensie tak, pół mam rozłożony? Złóż pół, dobra. Myślę, że tamto sobie po prostu powiększymy bardziej, a tutaj już nie będę tego nie, oprał, bo tej trawy. Tylko teraz, szkoda tego orać. Tak, tutaj się jeszcze teraz mega zastanawiam, jak zrobić tu. Pod kątem też to jakoś po łuku. Tak, po łuku, nie? Po no. łuku sobie weźmiemy. Bo tutaj nie ma żadnej górki, ogólnie chcemy tutaj powiększyć do drogi. Sprawdzaliśmy sobie mniej więcej, jak wygląda sprawa z budynkami. No i tutaj naprawdę tak naprawdę to na farmie w sumie nie ma aż tak dużo miejsca do tego, żeby tych budynków stawać. W ogóle nie ma miejsca, dlatego będziemy musieli prawdopodobnie sobie te budynki wszystkie ustawiać na naszych polach. Ale mówię, to zobaczymy z czasem, na pewno wykorzystamy pole za domem, które jest takie małe, które w sumie w tamtym odcinku Adasia i ja gruberowałem. Będziemy chcieli sobie je wykorzystać właśnie tam, gdzie Adaś teraz będzie się opoplął. Będziemy chcieli je wykorzystać pod budynki, pod oborę. Później wiadomo, pewnie coś z koniami, no zobaczymy. No, na razie chcemy wejść w krowy, a jeżeli chodzi o resztę zwierząt, to później się zobaczy, nie? Kurde, muszę się przyzwyczaić. Nie wiem, czy zauważyliście, ale z siewnika można wyładować zboże. O, to jest nowa opcja. Tego nie zauważyłem, bo jeszcze nie robiliśmy. To jest naprawdę coś fajnego. Teraz tak, pytanie zasadnicze, jak wygląda teraz ten poplot? To chyba to, te listki, co nie? O kurczę, tego ci nie powiem. Wejdź sobie w Escape i tam masz te opcje tutaj takie. Listek. O, no właśnie o to mi chodziło, żeby sobie tutaj zobaczyć, bo mówię, jak sami widzicie, są nowe ikonki upraw. To też do tego wszystkiego. Ale widzisz, jak fajnie z pierwsza skiba odorywa? No. Miejscami? No. Fajnie to wygląda. Jest naprawdę. O, idealnie. Dopiero teraz załapało tak typową orkę. No i myślę, że tak będzie dobrze, co już bardziej chyba na skarpę nie ma co najeżdżać, bo to już jest krzywo, nie? Nawet później do zawracania gdzieś kombajnem. A jakby nie było, w sumie to clean tutaj troszeczkę więcej zawsze pola będzie, nie? I ono na pewno zarastuje sporo powiększenia. Ale siewnikiem to tak ogólnie chyba się 10 jeździło ciągle, co nie? Co? Co mówisz? Powiem, znaczy siewnikiem. Patrz, ale przejeżdża siewnikiem i fajnie się kładą te pasty, nie? Tak, bo jak widzieliście, fala ze wschodu na poprzednim odcinku do nas przyszła. Światełka mogę sobie wyłączyć. I chwasty nam tutaj ładnie się wkradły na pola, że tak powiem. Tam w połowie mamy zgruberowane, a w połowie nie. Więc tutaj jeśli chodzi właśnie o to, to musimy coś z tymi chwastami sobie wykminić, ale to jak tyle pieniążków mamy, to myślę, że w następnych odcinkach już jakiś opryskiwacz nam się pojawi. Czekajcie, tu chcę jakoś... Nie, naprawdę tutaj że z tą ładnie zrobić. Prędkością to fajnie zrobili, bo do poplonu no to po co mi tam jakoś wolno jeździć. Jest ok, jak na sam początek, tak byśmy nie musieli na początku kupować jeszcze tego wału. Bym się mega cieszył. Nie wiem, w którą stronę orać, bo kurczę... Ja bym na twoim miejscu zaczął orać przy poprzeczniaku. W sensie tak? Nie, tam. Tak. A, no, najlepiej by było. Czekaj, weź mi jeszcze przejedź ten taki łuk, bo widzisz taki łuk jest. Weź pierwszą skibą, tylko to zgarnij lekko. Okej, okay. Widzę, no, ale tu muszę. Bo jest troszkę tutaj... Nie? No coś takiego, no opuść teraz. Tak, żeby to w miarę wyrównać trochę, żeby to prosto w miarę szło, nie? Mówię, ciężko mi się przyzwyczaić do tej kierownicy, bo na klawiaturze mało co się grało, a teraz ona tak dziwnie odbija.
Więc podczas no, jeszcze pracy raz przejechał. To... Jeszcze raz tą pierwszą skibą tutaj tylko. Bo jednak dobrze jakby to było też w miarę prosto tutaj zrobione, nie? O, coś... Coś właśnie, o, mm-hmm. o, teraz to jeszcze myślę, że się spokojnie wyrówna w następnych odcineczkach. Jak widzicie, rozcięliśmy sobie, znaczy Adaś, w tamtym odcinku bardzo serdecznie zapraszam na poprzedni odcinek do Adasia. Rozciął sobie wapno. Całe pole nie udało się. No nie udało się, także pole prawdopodobnie zapożywanie jest grube. Mieliśmy strasznie dużo pracy w poprzednim odcinku, aż byliśmy w szoku, że tak wiecie, tu coś jechać, wywieźć, sprzedać i w ogóle możecie pilnować też cen. Bo tam te ceny widzę co chwilę rosną, a jeszcze mieliśmy na sprzedaż dwie rzeczy chyba jakieś i to tak za dość porządne pieniądze. Ogólnie pewnie zapytacie, dlaczego nie oramy od razu przy okazji też tutaj tego pola, ale po prostu nie wymaga orki, także nie będziemy niepotrzebnie tego orać. Obstawiam, że dopiero albo w przyszłym sezonie, albo jeszcze w kolejnym dopiero będzie wymagało orki, także wtedy dopiero będziemy orać sobie całe więc pole, nie? Tutaj też troszkę tak też fajnie, bo mówię, od samego początku wszystkie pola, że tak powiem, dostaniemy prawie, że chyba w 100% jeśli chodzi o wydajność. Bo na przykład tak. kupnie jakiegoś pola, nie? To jest na przykład spoko moim zdaniem, bo już od pierwszego sezonu będzie można liczyć na jakieś bardzo fajne. Ale tutaj ja myślę, że z czasem będzie trzeba zrobić tak, na przykład jak już będziemy orali to pole, żeby zaorać jeszcze raz to tutaj, żeby po prostu jednego roku to samo robić, nie? Jeżeli będziemy już orać po całości, to wtedy oczywiście zaoramy. Za co nie całą. Pamiętacie ile ten sprzedaliście? A za ile jest? 2800. Co? Aha, ceny są zabójcze. No, no ale jest 1500 tylko litrów, więc to wiesz. To też może pod tym względem patrzeć, ale za słonecznik 2700. A słonecznik chyba za 2,5 poszedł. No dlatego mówię, trzeba te ceny, no będziemy potrzebowali troszeczkę czasu, będziemy potrzebowali troszeczkę czasu, jakby nie patrzeć. Jeżeli chodzi o rzepak, jest 2400. Spójrz jak się fajnie kładzie. Miałem to samo właśnie powiedzieć, że kurczę, zobaczcie jak fajnie tutaj ten pług oddziałuje. Pugniecie ładnie. Fajnie to się ora, fajnie to się ora. Cieszę się, mówię, że te chwasty nie jest jakaś jedna roślinka, tylko jest kilka różnych, to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Co wiesz? Jęczmień jest na razie najtańszy, bo nawet do 1000 nie dochodzi. 1300 za pszenicę, czyli tak jakby... No to jest sporo, bo przecież po 1100 ja mówiłem, że widziałem cenę. Znaczy, nie, ale sprzedawaliśmy... 1200 coś. 1200 coś było. No już ja cię tam szczepam. No tak, ale to najpierw... Na razie. Na razie ty siej, trzeba pamiętać, że ten rzepak 2400 i zobaczyć, czy będzie gdzieś więcej. I to było na tyle, jeżeli chodzi o te nasze... Tu jeszcze też nie ma co patrzeć, bo to jest wczesna wersja, jak sami wiecie, no bo dosyć wcześnie dostaliśmy tą wersję. Tu jeszcze dużo będzie, że takich powiem, łatek tego wszystkiego, bo też te wiadomości dostaliśmy, że no nie ma co jeszcze na wszystko zwracać szczególnie uwagi, bo to jest dużo rzeczy jeszcze do poprawy i oni też nie mogli udostępnić pełnej wersji, że tak powiem. Dlatego po prostu nagrywamy i gramy. Więc ważne, że po naszemu, a nie opisujemy maszyny. No co ty robisz, ty? Wysiadłem, bo jakoś nie mogę się przyzwyczaić, bo tym drugim palcem nie gram. Co zawsze grałem i niestety dobrze, bo mi się na kierownicy gra ok, bo wiecie, cały czas operuję tą ręką, a na klawiaturze ostatnio się odzwyczaiłem w ogóle używać tego palca, już wprawdzie jest troszkę lepiej, Paweł już mniej boli, ale no jednak trochę się człowiek jak odzwyczai czasami, no to jest ciężko. Ale siedli idą bardzo szybko, naprawdę jeżeli fajnie chodzi o poplon, to... No 15 fajnie. Na godzinę? No do poplonu w sam raz ten siennik moim zdaniem. No czy do poplonu to... Wiesz, no fajnie się im się, ale jednak będziemy mieć z czasem też coraz większe pola, więc... Na start, mówię, dostaliśmy dwa tylko pola i tutaj wprawdzie może i dobrze, bo będziemy mogli szybko ogarnąć ten sezon, bo wprawdzie no, teraz póki nie mamy zwierząt żadnych, ani nic w tym stylu, no to niestety nie mamy żadnych takich pieniążków, które będziemy mogli gdzieś sobie tam zarobić za mleko po sezonie, więc za mleko, za świnie, za wełnę, nic nie dostaniemy pieniążków, więc tutaj... Póki co, póki mamy pieniądze, chcemy kupić te maszyny, żeby jak najszybciej ten sezon machnąć i myślę, że już w kolejnym sezonie to będzie mógł kupić jakieś jedno pole, nie? Zbierać sobie pieniądze na to pole. Nie spojrzeliśmy, jakie są ceny. Zaraz pójdziemy. Najgorzej właśnie, jeżeli chodzi o sprawdzanie tego typu, bo nie możemy szybko chodzić, więc to też takie przemyślenie. Miejmy nadzieję, że na następny odcinek już sobie ogarniemy player, kamerę i szybkie chodzenie, bo to by się nam strasznie przydało do tej serii. Teraz zasadnicze pytanie, czy można... pod Escape, w tym interfejsie dowiem. Dobra, a jeszcze teraz tak chłopaki, póki, bo teraz jak wiecie jest możliwość robienia misji w trybie multiplayer, co jest naprawdę dla naszej serii mega zarąbistą sprawą. Jestem mega ciekawy, czy... Się sprawdziliśmy, czy można? No niby tam były misje. Niby pisze, no to wątpię, żeby nie było. No. A jeśli jestem mega ciekawy, bo często było tak, że pobierało sobie nasze maszyny i wtedy misja była jeszcze droższa chyba, jeżeli swoim sprzętem wykonywałeś misję. Ciekawe, czy będziemy mogli swoim sprzętem wykonywać wtedy, jeżeli by była taka możliwość, to powiem wam, że z chęcią na tej serii bym tak robił, ponieważ to mega realnie wyglądało. No, jeżeli byśmy swoim. Raz. No typowo takie usługi, za które dostawalibyśmy pieniądze, nie? Nie łatwiej ci będzie cofać mordo tu? Już chyba tak zrobię, bo już ten kawałek jest naprawdę króciutki i mały. Więc tutaj sobie pocofamy. No, jakby nie było zawsze trochę więcej pola, nie? No to a teraz zobaczycie jeszcze, zaraz pojadę sobie tą drugą stroną.
I będę sobie orał tutaj. Tam po długości jeszcze, nie? Powiedz mi, Adaś, tamten komputer, jaka tam jest karta i w ogóle wszystko? Bo on sobie świetnie radzi. Chodzi ci o ten komputer? Tak, no. 750 to była chyba. I powiem wam, że kurde, baliśmy się na początku troszkę, a miałem miałem cofać. No właśnie, bo tu dobrze zacząłeś temat, jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe. No, bo bardzo dużo ludzi naszych myślało, że wiecie, będzie... Nawet sam ja myślałem, że będzie... No, ja też. A powiem wam, odpaliśmy na bardzo wysokich, tak? Tam są bardzo wysokie. Nie, to są chyba wysokie. A, wysokie. Ale nawet wysokie. Ale nawet, bardzo ładna grafika i to sobie się nie radzi. Cofać chyba, bo drudzy, tam zrobiłeś dziurę. Ja? No, albo nie. Dobra, to się wszystko wyrówna. Więc tu jeżeli ktoś ma z was chociaż minimum 600... Ole, bo mamy szybki wzrost roślin. Dlatego to tak szybko rośnie. Dlatego zapomnieliśmy wyłączyć akurat na początku. Jak właśnie... Ej, dobra, ustawmy sobie na początku to wszystko, jak robimy... Ty to musisz wyłączyć chyba. Jak robimy... Nie, jeżeli on jest na farmie, powinien on też... Jeżeli dołączył, to poczekajcie, no wejdźmy sobie w opcje. Informacje tu. Czekaj, głośność pojazdów. Głośność radia nie używamy. I co? Głośność interfejsu? Aha, klikanie jakiś tam dupereli. Szybkość cofania. A, o kurcze, fajna masz opcja. Obok. Ja nie mam tego, jednak host ma. Ustawienie obok. To. Dobra, tu masz. Ja nie mam tego. Wyłączony. Dobra, niszczenie plonów. No teraz to nie, teraz to jak już mi zaczęło rosnąć, to... No teraz... No, konieczna okresowa orka włącz. Czyli to będzie co za. O ja! Czyli czasem, nie wiem, czy czasem teraz nam nie włączy, że trzeba zaorać wszystkie pola. Dobra, wymagane wapno włączone, tak fasty włączone. Co robimy z tym niszczeniem plonów, czyli z tym niszczeniem trawy? Ja bym to wyłączył, bo ona by się tylko obalała. No włączone, włączone. To może, żeby to wyłączyć i wtedy będzie najlepiej i coś wtedy tutaj jeszcze, nie. Skala czasu 15, ruch drogowy, wszystko ładnie, pięknie, automatyczny. Ziemia mieliśmy na normalne czy na szybki? Weź zerknij teraz, czy czasem nie trzeba zaorać całego pola. Bo mi się wierzyć nie chce, że nie trzeba. Będzie trzeba raczej wszystko zaorać, mi się wydaje. Gdzie to było? Tu, w prawo? Nie. Nie wymaga zaorania, bo było. No tak, nie wymaga. Aha, dopiero w następnym sezonie to wyskoczy. Zapisałeś? Co? Zapisałeś. Nie muszę zapisywać. Ale... Opcje się samoczynnie zapisują. Niszczenie plonu. Dobrze, jest okej, okay. Jest naprawdę okej. Okay. Nie, bo bałem się, że będzie trzeba jednak wszystko orać, nie? Bo to trochę roboty jednak by było. Może jakbyśmy to włączyli od razu, od początku. Tak pierwszego dnia. Bo wyskoczyłyby ci teraz te pola, które nie są nasze, tylko są do kupienia, to one już by teraz automatycznie się zmieniły, obstawiam. Jakbyś mógł to ustawić podczas włączania serwera, to tak, to może by tak było. Ale jeżeli się nie dało tego wcześniej włączyć, no to... To inna teksturka, nie? Kolorek ładny. Inna całkiem tekstura. A dlatego ty się kapłeś, że ten... Tak, no bo ja jadę, a tu mi od razu urosło i mówię, coś nie halo jest. Znaczy ile minęło? Parę minutek dopiero, więc... Boję się, bardzo szybkie. Nie zawadzić o tego, ale to mówię, ta pierwsza orka musi być lepiej wykonana, później to już wiadomo, będziemy sobie bez tworzenia nowego pola jeździć. I myślę, że to będzie w to spoko wtedy. Mur. Fajnie. Ale jest ogień, nie? Trochę sobie w ogóle fajniej podnosi, zauważyliście to? Całkiem dłużej tak to wygląda, patrz, zanim ten pług podniesie, to wszystko widać ten ciężar taki to, tego pługa. Okay. Ta ziemia co opada, co nie? Patrzcie, ja ogólnie, tak, właśnie, nie pokazywałem wam tego, zaraz wam pokażę. Tu chciałem wyrównać, no. Rypnąć. No ale ile, parę przejazdy? No, dwa, trzy przejazdy gdzieś. Więcej na pewno nie. Ale to muszę się przyzwyczaić, naprawdę trzeba się przyzwyczaić do tego spędzania. I właśnie o tym mowa, bo już wszystko nam odrosło. Ale właśnie, czy to się gniecie teraz? Teraz się nie gniecie. Nie kładzie się. Kładzie się. O, nie chodziło. Nie kładzie się, no gdzie? Nie kładzie się, zobacz. W ogóle się nie kładzie. Ale o, nie, tylko ta duża się przechyla lekko. Czekaj, zaraz zobaczę przy pługu. Patrz, no kładzie się. Ale ona się przechyla. Więc mówię, ja chciałem, żeby po prostu nie niszczyć tej trawy, żeby po prostu ona się kładła, ale żeby odbijała do pierwotnego stanu, więc... A czemu się nie ma niszczyć? No nie wiem, będziemy tak później pojeździć, nie wiem, na zboże gdzieś przez przypadek wiedzieć coś tego i będziesz już miał po nim, no nie wiem. Lepiej nie wierzę. Nie wiem, jak to jest. Wtedy no ja bym to włączył z powrotem. No dobra, no to włączamy. Zawsze z wąskimi byśmy miały niszczenie plonów włączone, dobra. No ścieżki będziemy robić. No. A, ciekawe czy są ścieżki, nie ma raczej. Ścieżki się samoczynnie robią, a go, nie, w tym filmiku co dzisiaj robiłem, znaczy no z farminga, jest jak gościu jedzie na szerokich oponach i się ścieżki robią. Ile? No, jeżeli po zbożu jedziesz, no to, a czy ci chodzi o siewniku, siewnik, tak? No gdzie no to ścieżki? Nie ma wgranego chyba. No ścieżki przecież, no jak jedziesz to gnieździesz przecież, no to wiadomo, nie? Ale tak. Chodziło mi o to, czy wiesz, czy siewnikiem da się ścieżki nie, zrobić. Chyba raczej nie. A szkoda, bo to by się przydało, no ale pewnie wyjdzie ten mod pod ProSeed i będzie można, nie? Będziemy mieli. Dobrze by było, bo te ścieżki jednak trochę urealniają też to, tą grę, nie? Mówisz, że tylko ten jeden przejazd z tej strony bierzesz? Nie, więcej.
No tu też powiększasz? No tak, kurczę. No, do takiego momentu, gdzie najlepiej. No tu pod kątem co zrobimy, nie? A jak? Pod kątem? To jest górka. Ja bym dokładnie do krzaku. Do tych, no. Bo jak, to jest górka, kurde, jak normalnie. Jakby nie patrzeć, to mamy kurde do wykorzystania. Świadka maszyna nawet to nie. Wykorzystania mamy spozować, ile jeszcze pora. Jo, tutaj taki clean fajny będzie nawet. No dobra, jak uważasz? No, póki możemy, to korzystajmy. Mamy tylko dwa pola, więc musimy to jak najbardziej wykorzystać. New Holland musi mieć co. To miedza jest szeroka tutaj. Ogólnie szerokie miedze są straszne. Te miedze trzeba właśnie zrobić, żeby były normalne, wąskie. A dobrze, to jest akurat pole do popisu dla nas na tej serii, więc spoko, jeśli chodzi o to. A tu ładnie ta orka. O, ten zameczek tam wygląda. Wcześniej nie zauważyłem. No. Ej, ogólnie tekstury mi się strasznie podobają. To wygląda jakby naprawdę była ta gleba 3D, nie? A jednak dobrze, powiem wam, że jej nie ma. Cieszę się, nic się nie buguje. Wszystko działa jak potrzeba, naprawdę teraz graficznie. Tak, sami napiszcie w komentarzach, jak wy to wszystko widzicie, ale powiem wam po zapowiedziach. Cofnij się trochę. Czemu? No, twarz. Co? A, dobra, tu mówię, no, kurwa, myślałem, że w grze. Cofnij się w grze. Ja mówię, kurwa, mijam ci co? I powiem wam, że naprawdę jest... No wygląda zajebiście, nie? Będzie się grało. W następnych odcinkach głównym naszym planem jest teraz jeszcze zakupić sobie siewnik uprawowo-siewny. Będzie to Wanderstata. Z racji tego, że nie mielibyśmy chyba wymaganej liczby koni, aby kupić tego metal... Agromasza. To jest agromasz? Żebyśmy kupili agromasza, ale patrzyliśmy już w Wanderstata właśnie z tym New Hollandem. Ale jak jest, on tak się przechyla? Jest właśnie, tak to wygląda. I będziemy sobie go kupować z racji tego, że lepiej nam będzie właśnie później nie orać już po tym, ani nie gruberować, tylko od razu będzie ogień na tłoki i będziemy sobie po poplonie siać. Ale pięknie to wyrównujesz, mordo. No. Nie, jeszcze trochę. Kółka to na koniec byś mógł wyrównać nawet. No ale teraz fajnie, idealnie pół miesiąc ustawiam do tego, nie, żeby to wyrównać. No kurde, jakby nie było, trochę większe pole będzie, nie? I tak pole jest dosyć konkretne, więc jeszcze fajnie. Jeszcze tak z pół hektara. No bo jak... dojdzie. No, jakby kiedy się połączy to tutaj z tym? No, to będzie w ogóle po pikabelo. A na koniec jak będziemy mieli duże maszyny, to się połączy całe te wszystkie duże pole. Całą mapę, wszystko się usunie, budynki, wszystko w ogóle... Wszystko tak. O, ale stroga się zerwała tam do lotu. Się zdaje, że wystraszyłeś. Właśnie, będzie coś... mówiliście, że coś urosło z cenie. Może trzeba te ceny patrzeć, bo jak widać, one strasznie szybko teraz rosną. Ale też pewnie i strasznie szybko maleją. Więc trzeba tutaj... Ole, pszenica tam chyba na zwyżce była na kilku rzeczach. Ja sobie sam nawet takie rzeczy będę patrzył. No zachwaszczenie jest na pełnej tutaj. Czekajcie, no, tak to wszystko jest git. Nic nie... Tysiące. A to jest taka, no... Ceny idą bardzo szybko do góry. Bardzo szybko się zmieniają. Tak, mógłbym jechać 3-5, czyli już to poszło do góry trochę. Ty! Mógłbym od razu... Jęczmień idzie do góry. No ale nie ma przecież rzepaku już. Rzepak 2400 nadal stoi, tak? To no coś tam jest, to niedużo. Co mamy jeszcze w ogóle do wywiezienia? Rzepak. Rzepak i jęczmień. Ty! Mam ten sam, na tym samym tym skupie. Co? Najwyższą cenę. 2400. Rzepak i pszenicy, no. Dwie przyczepy. Chcesz? Możesz sobie? Czekaj, nie mam. Ile było za pszenicę? 1000? A, przewinę dalej, dobra, jeszcze. Sorry. Przewinę kawałka, no. Nie, zgadza się. Oj, rzepak zaczął spadać. Spada. Kurde, szkoda. On nie zdąży chyba. Musiałbyś od razu teraz jechać. Musiałbym tego spiąć. No i... co ty to, jak za czym ty dojedziesz, to no, będziesz to już, wiesz. Może w takim tempie, jak to spada i... Ceny się no strasznie szybko zmieniają, nie? Bardzo szybko. Szkoda. Jedziemy dalej. Co ile razy będziesz przejeżdżał? Ile tu jeszcze? No. Nie wiem, ja taką bym gdzieś zostawił. Nie, taką... nie za dużo. Wiecie co jedynie jeszcze teraz? Ale to pewnie ta łatka poprawi. Nie ma... Czasami motorki łapie, czasami nie. Ale to jest... Ja widzę, że to jest jeszcze, wiesz... To jest a puk nie ma animacji? Ma. I czasami łapie, czasami nie. Wiesz, motorki łapie, a nie... To sorry, pomyliłem się. Chodziło mi o animację skip. Przewracania ziemi. Może na przykład na tej trawie nie łapie. Co? Nie no, wcześniej trawy miałem gdzieś i łapało mi tak? Na trawie, no. To dziwnie to wygląda, nie? No, bez tego. No ale to mówię, to jest pewnie jakaś łatka to poprawi, bo mówię, nie wszystko wyszło tak jak ten i właśnie zapewniał, że dużo jeszcze rzeczy może być pozmienianych. Ja tu już pójdę obrysował to pole, ale dobra. Wtedy sobie wezmę. Obrys. Myślisz, że tamto jest z powrotem przejedź. No pewnie i tak ci wyjdzie. No to tak co pięknie skręcasz na 5 razy. No. Nie mogę się przyzwyczaić, widzę właśnie. Cały czas mam problem, kurczę, z tym ogarnięciem tego. Ale te ptaki zajebiście się chodzą, co? No, tak, czy one są zrobione pewnie na bazie kur, nie? To jest mega ciekawe. Cieszę się, że te szkury tutaj będą wreszcie zwierzętami, które trzeba dokarmić. Zalewa nie idzie. I
Dziubie. Trzeba je kupić, nie? I trzeba je kupić, nie? Patrzyliśmy sobie kurnik, tutaj właśnie najbardziej będziemy za farmą stawiali obory, już patrzyliśmy tą małą, mamy świetne miejsce, fajne do ustawienia. A jeśli się da, trochę będzie można odorać, bo ona idealnie tam nie dojdzie nam do drogi, tam przy tych drzewach. Nie dojdzie nam idealnie, więc wtedy tam będziemy musieli sobie po prostu odorać, jeszcze każdy taki mały fajny cypelek do pola dołączyć. A nie wiemy co z kurnikiem, bo na razie nie ma tak za ciekawe miejsca i prawdopodobnie w przyszłości, z tego co patrzyliśmy, będziemy się po prostu poświęcimy to pole, na którym właśnie tam w oddali, jak widzicie, jeździ się sobie Adaś. Właśnie, spójrz jeszcze raz w moją stronę. Czekaj, ja sobie podniosę to i ten zniweluję, no co? Zobacz jak daleki jest pole widzenia, mega jest daleko. Jest okej. I będziemy musieli sobie po prostu poświęcić to pole i rozwijać gospodarstwo w tamtą stronę. I zobaczymy jak to wyjdzie. W moich szybkich obliczeniach 19 jest bardziej zoptymalizowana. Czemu? Po zużyciu komputera patrzę. Podczas nagrywania miałem zawsze 34, tak gdzieś w tych granicach. Nie? No ale ciekawe jakbyś odpalił oryginalną bez modów, bez niczego. Na typowe od zera bez nie, niczego. Nie, przeważnie zużycie komputera, jeżeli chodzi o obojętnie, którą serię nagrywałem, to do 40%, a tu 12, 20 to jest max widzę. Więc... Wow, teraz musisz zrobić tak, żeby było równo, nie? Nie wiem, czy nie wezmę obrócę puga. Nie, miałem na twoje miejsce na pracowniku, Buściu. Ja bym obrócił ogólnie pugrze tą pierwszą skibą. Bo wtedy ją wiem, żebym to ładnie, wiesz, co zrobił. Albo jedź cały czas prosto, patrz na jakąś jedną bruzdę i jedź cały czas jedną bruzdą. Tak ja na twoje miejsce zrobię. Myślę, że mi kurde ten wyląduje. Dobrze, bo jakby to było proste, no w tym ciemnym teraz jedziesz. Szkoda, że nie patrzyłeś tutaj co się stało. Co? Gawron leciał, centralnie mi tak zaczął lądować i zamiast wylądować, to on po brzuchu jechał po całym polu. Ale on się trzymał w gruzie. Skuba nitki. No tak musisz jechać, trochę bardziej w prawo jeszcze. Prawo? No tak mi się wydaje, jedziesz w jasnym teraz. Ja tym miałem jechać. Jadę. W prawym. W tym. Nie, w prawym. Tym miałem jechać. No dobra, jak chcesz. Tak mi się wydaje, że w tym miałem jechać. Ale teraz spadł, kurde. No nie wiem, fajnie jakby to prosto było po prostu zrobione, nie? Ale ja i tak mi się wydaje, że to jeszcze jeden przejazd będzie. I wtedy tą jedną skiłą sobie to odolę. No ale jak chcesz. Zawsze nie musisz pełnić. No patrz, jeszcze spokojnie jeden przejazd. No, ale tu zaciągło mnie, kurde, na tej strony wpadły dwa koła bruzę, to jest szok. Jutro właśnie, bo bym zapomniał, a nie, to już będziemy, kiedy ja to wydaję? Niedzielę, to ty Adaś zapomniałeś powiedzieć. Ale to trudno. Ale mówiliśmy na moim odcinku. No na twoim mówiliśmy, to jeszcze trzeba będzie na Facebooka. No to i tak. No. Także bardzo serdecznie dziękuję, że już byliście. Jeszcze nie wiemy jak wyjdzie i ogólnie, ale dziękujemy, że byliście. Szacun. Oczywiście, jeżeli ktoś nie wie o czym Bolek mówi, to chodzi o live'a. Tak, live'a w Niemczech. Szacun dla was. O! Jak jaki dalej? Slot. Nie, ja sobie tu później wolę chyba tym. Tak jakoś na obora. Nie przyjedzie ze turem z dwójkąski główką. I obora to. I tak teraz pierwszą skibą nie będziesz odrywał. Nie, robię, czekaj. Teraz sobie wjadę, ustawię sobie, żebym widział przez cały przejazd. O, tak. Tędy będę chciał jechać. No tak jest skupiająca się praca. Albo weź ten. Na środek maski patrz. Na środek maski patrz. No. Tu chcę w to jechać, wiesz? Kurwa, no nie przyzwyczaję się, nie przyzwyczaję się w ogóle, nie? Nie wiem czemu tak mam. Może nie mogę używać tego. Zapatrzyłem się. Jak poszłem w przestrzeń. Opuszczaj tam, mordo. Nie masz dostępu do tego terenu. O, proszę bardzo. A? Ty. Bo nie za. A. To należy do tego pola już. Tak. Czyli teraz jak będę orał, to powinno mi równo wyorać, tak, czy nie? Tak, no, tak, tak. Chyba tylko gorzej jak gdzieś puści, kurwa, puk się zatopi i już później będzie nie łapało pola. No jadź tam. Wiesz o co mi chodzi? Że jak później gdzieś nagle... Jadź! Tu ogólnie spoko. Ale pamiętaj pod końcem. Żebym, jak się pole skończy, nie? Na równi. Dobra. Żebym puk tam wyrównał. Zatopi się puk. Ale jednak bardzo szerokie miedzie. No ale spoko, dobra, może być. No, ale lepiej, zobacz, że uratowaliśmy, nie? Lepiej tak niż miało być, wiesz, i tak nie ora. Mhm. Zostawia tak jak jest. Bo ono o, nie ma... załapało chyba. Bo ono nie może orać, gdy ci to wyskakuje. Ja jadę. Musisz jechać tak, żeby ci nie wyskakiwał ten komunikat i wtedy on doora. O, to byś bruzę przygarnie teraz dobrze. No, opuszczaj. Ora? Czy nie? Zbiera trawę? Tak, zbiera. Orze. Ej, są tekstury, nie? Jak coś. Może to tak faktycznie z tą trawą. Ale kurczę, jakoś wcześniej orałem po tej trawie i była gdzieniegdzie ta tekstura. Może, że... No, teraz orze. Teraz orze. Tą jedną skibę. No, ja wiem. No jest.
A nie, teraz będzie. Teraz jest, dobra, podnoś. Tam już chyba dalej było prosto. Nie, tam jeszcze jest dalej. Tu jest dobrze. Fajnie się trzyma prosto, patrz. No, ale jak opony skaczą. No. No i tu opuści. Puści dalej tam. Widzi tu. A nie, dobrze. Widzi trochę. No i teraz będzie gitara. To nie odbij do prawej za bardzo. Żeby nie było, że to, bo to już wiesz. Jedź. Nie, bo już widzę, że mi za mocno skręcił. Nie ogarnę. Dobrze, już następny odcinek będę na kierownicę. Chyba. Mnie tam akurat się dobrze gra na tym skręcaniu. Nie mogę sobie po prostu... Ciężko jest podczas prac polowych. No bo znaczy wiesz, tak, wiesz, jak tak dzisiaj wiesz, tutaj cały czas muszę gdzieś lekko się chciałbym skręcić tym pługiem, żeby nie wyjechać za mocno. No. To jednak kurczę, to trochę skupiające jest. Jakby nie patrzeć. To mamy z głowy tą akcję. No. Kurde, no i jest, pola tutaj sporo. Z tej strony to w ogóle. Chyba z 4 przejazdy kombajnu. No, powiedzmy. O, ale ładnie już się wieczór robi. U Adama. Czemu? Co? Czemu wieczór u Adama? Nie, no bo nie? Tak słońce zachodzi i tak widać takie promienie fajne. Tak, no już na 16:30 jest. Ładnie to wygląda po prostu, nie? Za daleko nie pojedzie. Ciekawe jak będzie o 18. Nawet się nie przyglądamy. Ulala, o której zaczynałeś w ogóle? O 8. Nie, 9. Dobra. Tak jak ja zawsze na 0 zaczynam. Widzę, że dzisiaj wziąłeś ode mnie pomysł. Dobra. O, coś takiego, no. Na razie to mamy, będzie się poprawiać najwyżej w kolejnych odcinkach. Ja jeszcze bym sobie, kurde, chciał coś innego porobić w tym odcinku, więc tutaj mógłbym... Sianie poglądu już nie masz, niestety. Już nic? To ja jeszcze jadę to wapno chyba. A rozjeżdżę sobie. Bo to trzeba to wapnować i można było od razu to, po orce. To ty, mordo, jedź i worry. Tam po tamtej stronie. Kładnie worry. Eski zrobię takie fajne. Najpierw już zapali się. A, faktycznie teraz włączyłem się gdzieś tą opcję. Ale teraz fajne kolory są teraz na farmie. I to jest 16. Ładnie to wygląda. 16 czy coś w tym stylu. Dobra, tu sobie cofniemy. Tutaj to jest. Tutaj to już więcej nie zrobimy, bo to po drugiej stronie. Taka miedza, co nie? Po drugiej stronie, mordo. Więc tylko to. Tutaj, to ten klin no, cały. Ale mówię, że tu już jest ta miedza. Pewnie też nie, tutaj starczy. Ty wiesz co? Możesz sobie orać tu, przy tym, przy no. poprzeczniaku, tak jak ja orałem tam na poprzeczniak. I oraj się w tamtą stronę, tak. A później się na koniec to poprawi. A później się to ładnie wyrówna. Dobra. To postaraj się, mordo, nie wyjechać tu. Jedziem za rąbistą. A wiesz co, nawet nie wiem czy mi... A nie, bo tu już nie ma pola. Dobra, rozumiem. Pol hamulce ma dobre. Mordo, wymusiłeś. A nie. Patrzyłem wcześniej, się rozejrzałem 4 razy w lewo i w prawo. Zaraz mi kurde trzęsawki dostałem od tego fotela. No, przepraszam bardzo serdecznie, no fotel Diablo opętany. Przepraszam. Ale sprzęcior, ja pierdolę. Fajnie ten fent pasuje do tego rozsiewacza, więc to jest akurat spoko. Sobie radzi, patrzyliśmy, już będzie można wozić właśnie wapno sobie tym przyczepami, więc pewnie z czasem jak już będziemy mieli turę, a myślę, że tego... Trzeba zobaczyć, czy wapno czasem taniej nie wychodzi jak kupuje się w palecie. Na pewno nie. Myślisz, że nie? No kurde, mi się wydaje, że zawsze raczej ten było droższe. To jest też właśnie takie coś do sprawdzenia, nie? Tak jakoś obstawiam, nie? Że paletek zawsze było najdrożej. Panie kierowniku, mógłby mi pan tam włączenie pozwolić? Tu kliknij stwórz pola na dole. A nie za bardzo, na miecia. O. Dobra, nic więcej ci nie dam. Usuń z gospodarstwa. No, zablokuj. Awansuj na kierownika! Nie ma mowy. Weź mi daj awans, będę mógł wszystko robić. Nie ma mowy. Ale od razu zobacz, mi się pług włączył już sam. No awansuj go na kierownika. Nie ma pieniędzy, nie ma bida w kraju. Ale pieniądze i tak mam twoje, ty. Jak przechodzimy koło stawu, to kaczki nam chleb rzucają, to taka bieda jest u nas państwa. Ale to fajnie. Och. Ale zapindalasz, mordo. No. Ale fajnie tą kierownicą zarzuca. Nie, z kierownicy to w ogóle te jazdy tutaj to będą Grand Prix. No tak to, pięknie ogień. Robimy serię Grand Prix tutaj w farmingu. O, Rondo cała trzeba objechać. Ale by tu busem wjechał, co? Poszedłby jak nic. Patrzymy, a tak. Źle w graju ruch uliczny. Jo, dobrze mówiłem, że w trawie nie widać, bo tylko wjechałem od razu. W to i od razu coś w trawie zaczęło... Ale co nie widać w trawie? Animacji i puga. Tu już się nauczyłem jak dojeżdżać. W pierwszym odcinku się zgubiłem jak jeszcze wcześniej nie jeździłem. Ale tu już ogarnąłem co i jak. W lewo, mordo. W prawo. W lewo. Ty też jesteś w lewo. Tam na skup się w lewo jeździ jak coś. A po co to chciałem ci powiedzieć. A, dobra. Jakbyś byś wiedział nas. Ja to razem. Wiem, na skup to tam na to w pierwszym odcinku żeśmy jeździli najwięcej. To jest do 30 godzin jak już uważaj. Zwolnij! Musiałem ściągnąć. Zaraz mi Paweł urwie. Wapno. Poproszę. 40 kilo. 1800, a ty jeszcze raz ciekawe, czy cena za wapno to się zmienia, nie? Chyba nie, co? Akurat chyba za takie rzeczy zobaczymy, nie powinno. Zobaczymy, czy będzie 2000 ponad. Może to cofnij się trochę.
Za bardzo się przychylasz. Nie, nie ma czegoś takiego jak cena wapna. Nie jest mleko. Jest standardowa cena wapna, która jest po prostu cały mega czas. Mega mnie zastanawiają te jajka, nie? No cena jest z kosmosu, tylko nie wiem za ile. Za tonę. Za jajce. Za tonę jajcicy, ty. Aż patrzę normalnie, mi to ciekawi. 32 tysiące. To praktycznie nas stać, bez niczego, bez sprzedawania. Nie zmienia się co. Nas stać na ten. Ty. Na siewnik. Wtedy to było 2000? Tak. Bo ja, 1000 było 600 coś i 300 coś. 300 coś. Bo wtedy my dwa razy przerwaliśmy, wiesz? A, żeby sprawdzić. Nie, no zestaw konkretny, z moim zdaniem fajnie pasuje. Jeżeli... Jakby był jednak ciągnik większy od tego brydala, to by już tak fajnie nie wyglądało. A jeżeli ciągnik jest mniejszy od tego rozsiewacza, to dosyć tak fajnie wygląda. Jedziemy, rozsiejemy sobie to na szybkości i będziemy kończyć. Mówię, następne odcineczki, wracamy w poniedziałek, wracamy. Poniedziałek na pewno będzie. Nie wiem, czy nagramy Ładasia jeszcze? Tak, myślę, że jeden nagramy, żeby już był na poniedziałek, żebyście mieli na popołudnie jakiś odcinek. I wieczorem tylko się spotkamy, żeby już na wtorek był. Więc wieczorem, tak, wieczorem my już będziemy w domku raczej i wtedy na spokojnie sobie nagramy kolejny odcineczek. Tak, żebyście mieli już na wtorek, nie no dwa, myślę, że na wtorek to już dwa wlecą, no tak, bo poniedziałek tak. nie będziemy chyba w stanie nagrać dwóch, choć może. Będziemy nie trzeźwi. Choć... Na pewno po powrocie. Na pewno podczas jazdy. Podczas jazdy będziesz pił. To... Samo oczy będę capował. Jeszcze zostanie. Zostaniemy hostessą w PKS-ie później. Ale kurczę, podobały mi się teksturki, że to wszystko jest takie odnowione, to jest całkiem co innego i całkiem inna bajka, nie? Naprawdę... Wewam ordo. Bajlando. Dobra, już skręcam. Sprawdzam się tylko, czy wiesz gdzie ja. Już teraz to już na pamięć. Prawo. Tam... Zacapuj. W prawo teraz. No znak pokazuj w prawo. Prawo. Ale wymusiłeś. Patrzcie, co ty z tej strony? Boże, jak on wolno jechał. Mieliśmy na światło, kiedyś ciągle jechać. No, bo tam było jasno. A tu ciemnica taka już przyszła, góra tu zasłania. Ale faktycznie ta góra ma dół. Oj, ja pierdolę. Fajny ten zamek. Jedziemy na zamek tam. Jak tam ta nasza niedziela? Jaki dzień tygodnia dzisiaj? W niedzielę robimy sobie wolne po kościółku, jedziemy na zamek. Czym? Co czym? Rowerem stoi tam kobza taka. Nie, no, trzeba by było kupić jakiś samochód. Ej, pamiętasz, jak nasza góra się nazywa? Dziedlata. Dziedlata, właśnie. A czekaj, a tu? To tutaj nie będzie. Gdzie góra Dziedlata była? A, no zaraz. Tutaj to jakiś lokal. Jakaś rumfla jest, a nie Dziedlata. Zobacz, jaki cyt. Cytrynka bardziej. Ja aż tam siać, bo nie ma czasu. Jadzin. Dawaj tam. Ale tutaj powiększenie będzie grube z tej strony też. No kurde, chopie, to jest plus 300 do mocy. Nie będzie tutaj. Brzegu. Tu będziesz to siał od razu? Uh-huh. Ale ładnie. O, ja to wapno to wygląda perfekcyjnie, nie? Rzecz, która... Co mi się nie podoba, to taki... To jest zarówno, nie? No, tak jakiś powinno być bardziej postrzępione. No ale i tak jest ładnie. Spoko, no, ale tego wapna idzie. Kurczę, naprawdę... Nie wiem, czy jeszcze na rozsiewacz nie będzie potrzebny czasem. Na pewno. Bo przecież ty teraz trochę załarałeś, nie? No. Ej, po orce też fajnie to wygląda, co? Lepiej, moim zdaniem. Lepiej nawet, jeszcze niż po tym. Jednak mówię, tam... No ale wapno po orce też się często sieje w sumie. Bardzo fajnie ta gleba jest poprawiona. To będzie dobre, jak będziemy mieli agregat. No. I cyknąć po tym agregatem. My w Mokrzynie przeważnie po orce siejemy wapno. No. A nie po ściernisku, nie? Więc spoko. O! Prawie mnie z kibą zahaczył. Andrzej. O, bo ty tu jedziesz. To nie wygląda z tego, ze środeczka. Tu już nie jedzie dalej. Jo, bo tu i tak będę musiał przyjechać, no, więc... Bardzo ładnie. Weź lepiej zaś się wtedy... Tak fajnie ta animacja w ogóle ucieka. Jak wyłączasz, to ona nie tak szybko, nie? No. Tylko ona tak powoli ten strumień ucieka. A dwa przejazdy złapie? Pewnie nie. Nie, na trzy. Fajnie, no teraz rozsiewanie wapna, dobrze, że wprowadzili to, bo tak to kurde trzeba było udawać, że nawóz. Cenie, nie? Trzeba było udawać, że nawóz to wapno, więc to było troszeczkę takie, wiecie, takie kiepskie to było, a teraz jak jest wapno, to fajnie, no naprawdę trzeba tylko się cieszyć, że coś takiego wprowadzili w ogóle. Ale tam napierdziela, co? No, jest spoko to poprawione. Dobra, nie będziemy, bo ten odcinek i tak już będzie za długi. Ogólnie, więc ważne, że chociaż sobie trochę ruszyliśmy tego wapienka jeszcze, bo i tak musimy poczekać, aż Adaś prawdopodobnie wszystko sobie tam zora. Także tak co, słyszymy się już w najbliższym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten Farming 19 i ta nasza oczywiście seria od zera do farmera. Rośnie. Więc fajnie, jakbyśmy tu pod tym odcineczkiem jakąś fajną liczbę łapek wbili. Jak 1000 albo nie. Mega by nas się cieszyło to. Fajne. Także co, my wam bardzo serdecznie dziękujemy i słyszymy się już w kolejnych odcineczkach i w kolejnych seriach, które już niebawem na kanale. Także dzięki wielkie, strzałeczka, piąteczka, trzymajcie się, cześć! Cześć.